Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy akcję kartofle. Będziemy sobie kopać te oto kartoflaki, które mamy tutaj już dokładnie przygotowane. Ale jest też nowy nabytek w dzisiejszym odcinku, tak jak pewnie zdążyliście zauważyć po samym tytule. Ze względu na to, że pod ostatnim odcinkiem było prawie 700 lajków i 10 tysięcy wyświetleń. A wiadomo, każdy lajk to 5 zł, także jesteśmy mega ustawieni i niedługo zaczynamy jakąś budowę. Ale to w kolejnym odcineczku, musimy to oczywiście wykopać, bo tutaj mniej więcej będzie stała wiata. Będzie ten teren jeszcze leciutko wyrównany, dlatego będziemy musieli się udać też i po ziemię, po materiały, po piach, także troszeczkę jeszcze zajmie budowa tej wiaty. A ja wam pokażę rzecz, po którą musimy dzisiaj jechać. Jedziemy do Sołtysa, ze względu na to, że szukałem ogłoszeń związanych z Anną. W dobrym stanie szukałem i po prostu znalazłem. I to na naszej wsi, także jest naprawdę zajebiście. Weźmiemy sobie 40, aby tam pojechać. Wszystko jest już uzgodnione przez telefon. Przelew na konto poszedł. I pojedziemy sobie po prostu tą Annę odebrać. Naprawdę stan jest zajebisty, także jeżeli zobaczycie, nasza stara kopaczka do kartofli po prostu pójdzie w odstawkę. No moi drodzy, to nie działa tak jak powinno działać. Już parę lat nam służy, nawet parnaście, dlatego lepiej nie. To koło domu musimy dzisiaj skończyć, plus jeszcze to jest nasze pole z kartoflami, też sobie elegancko przygotowaliśmy, dlatego to jest taki plan na dzisiejszy odcinek. No i wiadomo, każdy like to 5 zł, każdy sub to 10 zł. Stoi tutaj jedna taka ważna maszynka, którą muszę wam pokazać u sąsiada, która będzie wydana na 24 tysiące subskrypcji na moim kanale. To jest taki oto ciągnik 355. Ona jest w wersji beta, będzie wydana w wersji finalnej, którą pokażę wam dzisiaj na streamie. Dzisiaj jest środa, dzisiaj jest środa, także pokażę wam to chyba wczoraj, we wtorek, bo to nagrywam 25, 26 to wleci na YouTube. No i co? No i na streamie też coś będziemy działać na tych gospodarkach zadłużonym, czy tam gospodarstwie po dziadku. Jakieś zmiany, jakaś budowa, wiadomo, wszystko, coś tam się dookoła nas dzieje. Było wczoraj na live'ie, czyli w poniedziałek, na live'ie było ponad 400 osób, za co bardzo wam dziękuję, bo po prostu, no kurczę, ważne, że jesteście po prostu. I na 23 tysiące subskrypcji, z takiej racji, że już brakuje, no naprawdę niewiele, także po prostu udostępnijcie ten film, udostępnijcie, bo to bardzo dużo daje. I zostawcie subskrypcję, polećcie znajomym, jak widzicie tu jest ta Anna. Wydam modpack z gospodarstwa po dziadku. Będą to wszystkie mody, bo bardzo dużo osób prosiło po prostu, żeby takie coś zrobić, ogarnąć. No i tak naprawdę to nie jest mega dużym problemem, żeby to zrobić, tylko że czasochłonne troszeczkę, ze względu na to, że ja muszę trochę posiedzieć, żeby wszystkie linki znaleźć i wam dać te linki do tych modów. Oj, to troszeczkę może zająć, uwierzcie, że troszeczkę może zająć, szczególnie, że ja nie mam tych linków, mogę sobie zawsze zapisywać te linki, kurczę, co je brałem skądś, to by było po prostu mega łatwiej, no a teraz no co, no poszło wszystko i niestety trzeba będzie tego szukać od nowa. Przyczepy mam dwie przygotowane, też pisaliście, ej Heros, co będzie nowym nabytkiem na zadłużonym gospodarstwie i teraz tak, z racji tego, że są pieniądze, wam bardziej o ciągnik chodziło, no to mamy tą Annę, to co mówiłem wcześniej, ale jeżeli chodzi o ciągnik, w tym wypadku nie jestem w stanie wam odpowiedzieć, jaki ciągnik będzie nowym nabytkiem. Ciągników jest mega dużo, jest masa ciągników, które są fajnie zrobione. Nie będziemy cały czas też iść w Ursusy, na pewno nie chcę iść na tej serii w te błyszczące ciągniki, które są od Katfana, bo po prostu gospodarstwo po dziadku jest i tyle wystarczy, żeby te ciągniki tam były, a na tą serię przygotujemy coś innego, jakieś mody, które będą fajne, no może coś w stylu Zetorka byśmy polecieli. Napiszcie w komentarzu hashtag, jaki ciągnik byście widzieli na tym gospodarstwie, a ja wam po prostu przypnę serduszko. No pod ostatnim odcinkiem gospodarstwa po dziadku było 300 komentarzy, w sensie działałem tak na praktykach i sobie tylko tak klikałem serduszko, żeby oczywiście każdy dostał, no i się wyrobiłem ze wszystkim. Dobra, teraz tak, oczywiście X, rozkładamy maszynkę. Dobra, to jest, mamy gotowe. Jeszcze tak, trzeba tutaj podczepić to, bo bez tego ani rusz. Wejdźmy sobie już do środeczka. Możemy powoli opuszczać i zaraz będziemy wlatywali sobie w to pole. Nie wiem, jak to dokładnie zrobić, jak się do tego zabrać, bo tam stoją, jak widzicie, maszyny. I te maszyny nam troszeczkę będą przeszkadzały, chyba. Dobra, dwurzędówka, czyli jeżeli pojedziemy środkiem, znaczy no jedno rzędówka, ale jak pojedziemy środkiem, to mam wrażenie, że tak czy siak
nam to powinno wyjść. Jeszcze swoją drogą jest konkurs na fanpage'u, także jeżeli chcecie wygrać Farminga 19, to serdecznie zapraszam na fanpage. Obroty od razu się zwiększyły w ciągniczku. Teraz pytanie, bardziej bym celował w ten pasek, żeby to zrobiło, bo ten przy płocie pasek, no szkoda, żeby to się zmarnowało, a skoro już tutaj jest, no idealnie, idealnie po prostu teraz wjechaliśmy. Jak najbardziej, dobra. Troszeczkę może być to problematyczne, no bo jak widzicie, trzeba będzie tutaj mega dużo zawracać, mega dużo się tutaj mieścić w tym wszystkim. No tu nawet nie ma miejsca, gdzie zawrócić za bardzo, tak szczerze mówiąc. Tutaj nie chcę też o cyklopa zahaczyć, nie chcę po prostu niczego tutaj sobie zepsuć na tym gospodarstwie. Dlatego jakoś logicznie chcę to robić, te kartofle też się troszeczkę poujeżdżają, no bo no nie ma miejsca, nie ma miejsca, to jest naprawdę takie małe pole. Też źle zrobiłem, że tutaj akurat kartofle były sadzone, no ale wiecie, te kartofle też przy domu, no to wiele osób akurat tak inwestuje te swoje kawałeczki pól, że akurat kartofle są gdzieś blisko domu, żeby po prostu to wykopać, nawet i w worek brać, czy nawet i na obiad. Nie wiem, jak to się dzieli ogólnie kartofle. Dobra. Wiadomo, są takie, że dla świń na przykład, i są takie, że dla ludzi, także nie wiem naprawdę. Staram się jechać środkiem. Jak nam to wychodzi, jazda środkiem? Jazda środkiem wychodzi nam do dupy, w skrócie mówiąc, bo... Chociaż w sumie, nie, ja muszę to sprawdzić po prostu, bo to idzie tym rzędem, czyli jeżeli jedziemy środkiem, to musimy dawać bardziej do tego rzędu. Dobra, spoko. Zaraz to będziemy ogarniać, żeby to po prostu jak najlepiej nam wychodziło. I cyk do góry. Tych kartofli gówno będzie na tym odcinku, żeby wam to pokazać i zaprezentować, ze względu na to, że no jak widzicie, te kawałki po pierwsze są małe, a po drugie my więcej będziemy zawracać, niż po prostu tych kartofli kopać. No, niestety taka prawda. Dobra, ten rząd spróbujmy zrobić. I teraz tak, teraz jadę idealnie, że bierze ten rząd. Tak, jadę idealnie i bierze ten rząd. Czyli musimy tak lekko maską, tak jakby na linii tego wzniesienia jechać tym rzędem, żeby to elegancko wyglądało. Tu by pasowało też odkopać od tej strony, ale to też takie rzeczy, kurczę, że można, ale nie trzeba. Dobra. Może ja po prostu będę o tak ojeździł, że będę sobie cofał do tyłu, to może i szybciej wyjdzie. Bo naprawdę nie sądzę, że my to pole jedno skończymy na tym odcinku. Ze względu na to, no patrząc na możliwości tego wszystkiego, no to kurczę, jest kiepsko. Dobra, i będziemy znowu jechać tak, no i tak po jednym rzędzie jakoś to wyjdzie, no ale patrzcie, jak co niektórzy młotykami kopią kartofle. Albo nawet i kopaczką konną, no to tyle tutaj mamy dobrze, że nie musimy później tego zbierać, tylko cyk, wystawiamy to i walimy na przyczepę i jest tyle zabawy naszej. No i do końca też tego nie zrobimy, ze względu na to, że... Patrzcie, ale jak się cofnę, no to przynajmniej do pewnego momentu ta Adna jedzie prosto, potem ją ściąga lekko, ale tak to i tak jest dobrze. No i cyk w kolejny rzędzik. Mi się zdaje, że ta robota nam idzie szybciej niż po prostu tak byśmy jeździli i byśmy zawracali. A tych rzędów troszeczkę mamy, także tych przejazdów też będzie. Przyczepy są naszykowane, także tylko i wyłącznie wysypać. Żaden problem. Jeszcze porządki na gospodarstwie będziemy musieli robić. Ale to już kiedyś, ale to już kiedyś. Coś tam będziemy ogarniać. Dobra, kartofle się tam sypią nam. Tych kartofli gówno jest, z tego co widzę. I teraz tak, z tej perspektywy, jakby to robić? Może bym sobie wjechał w ten sposób, bo ja chcę sobie to obrobić, żeby tutaj na łąkę móc wyjechać. I zrobimy sobie od tej strony tym razem. Miejmy nadzieję, że tutaj nam starczy akurat, bo ta długość tego kombajnu do kartofli, no właśnie, jest za duża. A teraz tutaj tak nakombinowałem, że to jest tragedia po prostu. Tragedia jest to kopanie tych kartofli. Jeżeli chodzi oczywiście o farminga. Dobra, nie, jedziemy od tej strony, bo to jest bez sensu. Tam będę zahaczał o cyklop i po prostu to nic z tego nie będzie. Lepiej sobie jeździć o tako. No z tamtej strony tak czy siak jakoś musimy zrobić, bo w ten cyklop w końcu będziemy wjeżdżać, żeby to do końca zrobić. Nie wiem, jak to ogarnąć. Nie wiem,
ale się domyślą. Tak wam powiem. Jeżeli byśmy ten cyklop wyciągnęli, to faktycznie to by było nam lepiej dużo. I być może byśmy to właśnie w ten sposób zrobili, że ten cyklop wyciągniemy najlepiej, to i tą przyczepkę byłoby wyciągnąć. Ale później znowu będziemy zahaczali tak czy siak o płot, przy którym są świnie, także tak źle i tak niedobrze, tak mogło być lepiej, ale nie da się tego zrobić, dlatego moi drodzy, dzisiaj taki odcinek o cofaniu, o nawracaniu, czyli taka standardowa rzecz na małych polach, jeżeli ktoś się bawi takim większym sprzętem, no na przykład tą starą naszą koparką konną, koparką do kartofli, byśmy to po prostu ogarnęli moim zdaniem dużo szybciej, ale też byśmy musieli to potem zbierać, także mi się zdaje, żebyśmy wyszli na zero, można powiedzieć. Dobra, weźmy tego cyklopa, stąd zabierzmy, może coś to po prostu da i będzie to leciutko, chociaż leciutko szybciej. Dobra, odpalmy sobie to. Rozrzutnik podczepiony, odczepiony, no bo skąd by był rozrzutnik podczepiony? Teraz tak, jeżeli tu są te przyczepy, to czy my się zmieścimy z tym z tym cyklopem? Najprawdopodobniej tak, najprawdopodobniej się z tym zmieścimy. I cyklopa sobie walniemy gdzieś na środek gospodarstwa, to chyba będzie dosyć logiczna rzecz, dobra. Już też gospodarstwo się będzie powiększało, jak wiecie, ci którzy... FUCK! Ci którzy nie są w temacie, to będzie tutaj stała wiata, którą będziemy już niedługo starali się tutaj coś tam budować. No i dobra, jak na razie tyle zabawy z tym, bo tutaj jak na razie będziemy sobie dojeżdżać, a potem ten bok jeden, który zostanie tak z jeden, może dwa przejazdy od tego, no to będziemy sobie to poprawiali. No i kurczę, dobra, jest dobrze. Uznajmy, że jest dobrze, dobra. A mam jeszcze lepszy patent na to, bo po prostu tutaj jest woda, którą też trzeba zasypać, bo tutaj jest jakaś, nie wiem dlaczego tu jest, ale to są bardzo tereny podmokłe. Dlatego trzeba tutaj, żeby ta wiata stała stabilnie i żeby tu się nigdy z nią nic nie stało złego, no to trzeba po prostu tą wodę zasypać. A ta wiata też nie będzie nie wiadomo jaka, także może i ta woda by mogła zostać. Chociaż nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to będzie w przyszłym odcinku, bo tam już większość spraw się wyjaśni w przyszłym odcinku. No i teraz zaczniemy sobie to robić chyba w drugą stronę. Tak czy nie? Chociaż nie, jeszcze jeden przejazd i dopiero będziemy w drugą stronę zaczynali działać. Coraz bardziej w tą wodę wjeżdżamy, ja pierdzielę, żeby... Tu jest na szczęście tej wody jest całe nic, bo to jest na pół koła tylko tego przedniego. Ale gdyby tej wody było więcej, no to była lipa już, bo tutaj trzeba było znowu łamać ten ciągnik, żeby po prostu móc tutaj jakoś ładnie zawracać. A jak na razie to nie wygląda tak wcale źle. Szkoczujcie, jakiś syf jest na gospodarstwie, ten obornik, troszeczkę nam jeszcze zostało. Większość pól jest już gotowych po prostu do orki, tylko po prostu na to czeka. Belki są pozbierane wszystkie, także mi się zdaje, że nie jesteśmy jakoś bardzo do tyłu z pracami polowymi, no można było być bardziej do przodu. No jak widzicie, no budowa wiaty, czy tam jakieś zakupy, czy inne duperele, to wszystko pochłania czas. Dobra, ja sobie wezmę to coś w tym stylu. Jesteśmy dobrze ustawieni? Gówno, jesteśmy dobrze ustawieni. Ale chyba załapało, no załapało, dobra. No wiecie, no bo ta maszyna, no ona jest dosyć duża, no jakby nie patrzeć, taka na troszeczkę... Troszeczkę jest długa, żeby tutaj robić nawet i o takim o... Na takich małych kawałeczkach. Jak to wygląda? O, jak to szybko wyszedłem. Jak to wygląda? To wygląda w ten sposób. Tutaj mamy... Tutaj to w ogóle nie wiem, czemu nie załapało. Nie mam pojęcia, czemu. A mimo wszystko powinno tutaj załapać, bo jechaliśmy kurczę dobrze. Nie wiem, jak to działa, jak to jest to robione. Teraz miejmy nadzieję, że to załapie. No i tutaj i tak nie załapało w tym ostatnim miejscu. Co się dzieje? O co w tym chodzi? Moi drodzy, wytłumaczcie mi to w komentarzach. Jak ja mam to robić, żeby to było dobrze zrobione? Już kolejną belkę ruszyliśmy, tu już jest płot, to już dalej nie dojedziemy. Tak czy siako ten kawałeczek chcę tutaj zrobić.
Ten ostatni rząd załapało, a znowu tego przedostatniego nie załapało. Po prostu masakra jest to robić, masakra jest to robić. O to właśnie pola, no. Żeby ta maszyna była mniejsza, to byśmy sobie elegancko tutaj zawracali i byśmy sobie to elegancko robili. A ta maszyna jest po prostu mega duża. Ta maszyna jest taka duża, że tutaj no, nie da się na takich malutkich kawałeczkach tym elegancko zrobić. Żebyśmy to jeździli tylko do przodu i do tyłu. Ale tutaj mamy gospodarstwo, przy którym nie możemy się wpierdzielić w baloty, czy na przykład się wpierdzielić w przyczepkę, bo... Bo nie, bo się po wszystko powykrzywia, a to jest nasze i trzeba o to dbać. Takie właśnie, takie problemy są tutaj. Główne, jeszcze kura tutaj chodzi, jeszcze może w kurę wjedziemy, jak dobrze pójdzie. We wszystko dzisiaj powjeżdżajmy, to będzie dobry odcinek, no przecież... Co może być niefajnego w oglądaniu, jak się w coś wjeżdża? No przecież to tak musi to wyglądać, prawda? I znowu do tyłu, i potem znowu... I tutaj w ogóle nie łapię tego w co niektórych miejscach. O co chodzi? Czasami myślę, że naprawdę ta gra jest tak dziwnie jest ta gra zrobiona, że to jest po prostu hit. No, czemu tego nie zrobią realnie? Czemu, moi drodzy? Czy FS19 też tak będzie wyglądał? Nie, FS19 będzie lepszy, ale to nie będą jakieś znaczące różnice. Niestety. Dobra, znowu sobie zawrócimy na tej łące. Teraz tak, ja chcę zrobić to. To jest bardziej rozsądne teraz, żeby nawet i o tako wjeżdżać. Tu już mamy taki komfort, że możemy sobie zawracać, w którym miejscu chcemy, bo po prostu, bo tak, bo już troszeczkę mamy wykopanego tego. I teraz... Wiecie, jakie to jest uczucie, gdzie chcecie pokazać, jak kopiecie kartofle na odcinku, ale pokazaliście tylko przez 17 minut kupno maszyny. No to i tak jest spoko, ale kupno maszyny, plus jeszcze do tego, wow, wykopałem pół pola, bo tak się z tą maszyną robi, że pół pola mi się udało wykopać. Fajna sprawa, no nie? Piękna sprawa. Ja pierdzielę, po prostu tragedia jest czasami, tragedia te odcinki, tak po prostu. No nie wiem, no fajnie mi się to nagrywa, z miłą chęcią do tego podchodzę. Ale kurczę, no czasami te błędy tej gry. I nie ma na przykład, no też troszeczkę lipa, że nie ma na przykład kopaczki konnej, no nie? Taką kopaczką konną to ja bym z taką miłą chęcią sobie robił, jeszcze do 30 bym ją podpiął na takim małym kawałeczku. Przecież to by tak fajnie realnie wyglądało. A nie taki malutki kawałeczek, bo to co miałem wcześniej na gospodarstwie to wow, nagle nie wysypuję kartofli, dlatego jest nowy nabytek, moi drodzy. Nie, nabytek nie był planowany, po prostu tak to wygląda, no nie wiem, no tak to jest. I co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ale na szczęście FIFA 19 już mi się pobrała w 100%, także... Takie małe pocieszenie, dobra, już się waliłem nawet i w te baloty, dobra, nie patrzcie na to, nie patrzcie, po prostu ja sobie będę jechał prosto i będę tak wam pokazywał rzeczy, które po prostu są potrzebne, żeby to pokazać, a te rzeczy, które na przykład coś wjechałem albo coś, to wytnę. Ja żartuję, nie wytnę, że ja nie obrabiam odcinków. Kiedyś to fajnie, bo tam wiecie, poobrabiać sobie odcinek i w ogóle tam wow, zajawka, bo wow, program i w ogóle jak się było młodszym, wow, bo umiem obrabiać filmy, wow, jak fajnie. Teraz po prostu tych filmów się nie chce obrabiać, bo tu nie ma co obrabiać, po prostu gameplay to gameplay, wstawiasz to co grasz i tyle, i to na tym ma to wszystko polegać. Dobra, zaraz sobie poprawimy jeszcze to wszystko. W ogóle ja nie wiem, kiedy ja będę miał cały zbiornik, bo mam wrażenie, że nie na dzisiejszym odcinku. Nawet nie jestem w stanie wam dzisiaj pokazać wysypowania kartofli z tej maszyny, ze względu na to, że żeby to zrobić, to chyba całe pole będziemy musieli zrobić. Bo jeżeli dobrze pamiętam, tutaj wchodzi 2 tony, a z tego kawałeczka uwierzcie, że 2 ton nie będzie. 19 minut odcinka, także mi się zdaje, że taki odcinek jak najbardziej spoko na dzisiaj. Zresztą patrzcie, no ładny zestawik, chyba napiszecie hashtag ładny zestawik, też serduszko przytnę. Przypnę. A już się z wami żegnam, widzimy się dzisiaj na live o 20 albo 20.30, albo nawet i wcześniej. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wychodziło, bo też jest Liga Mistrzów, też chcę oglądać. I w ogóle wiecie, kibic piłki nożnej, piłkarz, sportowiec, akrobata. A już się z wami żegnam i do usłyszenia. Na razie.